Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Nie daily vlogu, nie filmie kosmetycznym, ale dzisiaj słuchajcie, mam dla was coś innego, coś nowego. Za moment wychodzę, jadę spotkać się z Magdą Meg. Jadę w pewne miejsce, gdzie będziemy coś kombinować. No nie mogę wam za bardzo zdradzić, więc oglądajcie dalej ten dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wam się spodoba, a ja jestem niesamowicie podekscytowana, bo nie wiem, co z tego wyjdzie, chociaż zapowiada się całkiem dobrze. Dobra, nic wam więcej nie powiem, zapraszam do oglądania dalej. Patrzcie, patrzcie na tę panią! Ja jestem sobie podekscytowana, przestraszona, bo nie wiem, czego się spodziewać, czy Anita stwierdzi, że a tak ja ubiorę, jak nigdy ja nie chodziła i będzie wyglądać śmiesznie, czy coś w tym stylu, no właśnie. W swoim stylu. No właśnie. Ja sobie się zbijam tam. No właśnie, poczekaj, poczekaj, chciałam wam powiedzieć, że ja nie mówiłam wam o tym, że będziemy się dzisiaj stylizować tam w Zarze, a dokładnie ja będę ubierać Magdę, a Magda będzie ubierać mnie. Dwie stylizacje, taka codzienna i wyjściowa. Lecimy? No dobrze, słuchajcie, wybrałam dla Magdy kilka stylizacji, między innymi coś na dzień i oczywiście coś wieczorowego. Zobaczymy jak z rozmiarami Magdy, ale no, postawiłam na kolor przede wszystkim. Chociaż tutaj trochę przekłamuję to światło, ale zobaczymy jak to będzie, jak Magda wyjdzie, bo to jest taki, słuchajcie, przepiękny fioletowy odcień, koszula błyszcząca. Wzięłam też fajnego brązowego miśka i tutaj mam oczywiście resztę rzeczy, sweterek, spodnie, buty. No zobaczymy, Magda będzie mierzyć, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i czy nie będzie trzeba w trakcie lecieć po większe rozmiary albo mniejsze rozmiary. No zobaczymy. A teraz jestem w mojej przebieralni i tutaj widzicie stylizację, które Magda przygotowała dla mnie, więc już się przebieram. No i zobaczymy, w co mnie ona ubrała. Słuchajcie, to jest moja stylizacja wymyślona dla Anity. Coś, czego nigdy u niej nie widziałam. Taki, tak, taki duży, wiecie, mięsisty sweter w paski, golf. I zobaczcie, do tego dobrałam takie spodnie, które są takie 7-8. Tak mniej więcej myślę. I one są, o, tutaj, tak. I są takie ala skórzane i do tego buty na takim słupku, które super wyglądają. W ogóle uważam, że ta stylizacja, nie powiedziałabym, że jest taka w 100% twoja, bo nie widziałam cię właśnie w takim swetrze, natomiast bardzo ci pasuje. Co myślisz? Dziękuję ci, bardzo, bardzo dobrze się czuję w tej stylizacji, ale czekajcie, bo Magda wybrała jeszcze resztę do tej stylizacji. Muszę wam pokazać, jak to fajnie wszystko ze sobą się zgrało. I zobaczcie, to jest dopełnienie stylizacji. Ramoneska, duża, beżowa torebka dla przełamania. Anita zgotowa na zakupy. Chciałam powiedzieć, że mogłabyś być moją stylistką mody. Dobrze, bardzo się cieszę. Ze swetra wracasz. Kurtkę już mam, co prawda nie taką krótką, mam tą z zeszłego roku ramoneskę, ale kurtkę mam. Kurtkę takie w domu też mam. Tak? Nie, masz ładniejszą, umówmy się. Słuchajcie, ten sweter jest naprawdę bardzo, tak, bardzo fajny. Zobaczcie, jakie on ma tutaj fajne rozcięcie. Pokażemy numery referencyjne i on jest taki mięsisty, tak, naprawdę. Ja myślę, że warto by było wrzucić też co linki. Do tych rzeczy. Może coś wam się spodoba, a jak się spodoba, to będziecie mogli sobie kupić o tym, jaka wystaje. Tak. Tak nie powinno. W razie czego to my wybrałyśmy te najfajniejsze rzeczy. Tak. Super. Dobra, słuchajcie, to lecimy teraz z wyjściowymi stylizacjami. Lecimy na imprezę. Zobaczycie, jak Anita pięknie wygląda. Cudownie ci w tej czerwieni. Zobaczcie, to jest taka sukienka z takim, powiedziałabym, odważnym wycięciem, ale to definiuje ją jako całość. I zobaczcie na te nogi i na te kozaki. Mamy tutaj lakierowane takie kozaki, one są z szerszą cholewką i powiem wam szczerze, że to robi robotę, bo one zależy z, ze światłem tak fajnie grają. One się nie rzucają w oczy, bo tak wcześniej wyglądają na takie dość mocno intensywne. I słuchajcie, znalazłam super torebkę. Bo to jest torebka, zobaczcie, którą możemy jakby, tutaj jest przypięta, więc teraz nie pokażemy, ale ona jest mała, czarna i ma dwa paski. Ma taki materiałowy i ma łańcuszek. I oczywiście, wiecie, w idealnym świecie zostawiamy tylko łańcuszek, żeby pasowało do całości. Tak, ale zmieścisz na wyjście i aparat, i chusteczki, i pomadkę, jakbyś chciała. Więc tak prezentuje się Anita. Opowiedz, co ty myślisz, jak się czujesz? Bomba. Masima, jak mnie tak zobaczył z tym rozcięciem, to ja kochana. Podobałoby mu się. To pozdrawiamy przy okazji. To jest taka sukienka, słuchajcie, przy której musicie wciągać brzuch. I najlepiej nie siedzieć. Tak.
prezentować, uśmiechać i będzie okej, ale kozaki są włosy. Super to wygląda, naprawdę. Jest to po prostu obłędne i stało się czerwienie. Anita wyjdzie z kilkoma siatami dzisiaj. Magda ubrała mnie. No dobrze, kochani, dwie stylizacje już za mną. Jestem bardzo ciekawa, która z nich najbardziej Wam się podobała. Jak widzicie, mam tutaj te wszystkie rzeczy. A może podobały Wam się obie? Dajcie koniecznie znać. Teraz już wiecie, jak Magda mnie ubrała. A i oczywiście zapraszam Was na kanał do Magdy, gdzie zobaczycie, jak ja ubrałam Magdę. I co takiego jej wybrałam w stylizacji na dzień i w stylizacji wyjściowej. Moi drodzy, my już jesteśmy po nagrywkach. Chciałam powiedzieć, że jestem cała mokra. Proszę się nie patrzeć na ten mój naturalny glow na twarzy, bo jestem totalnie zmęczona, totalnie mokra, ale szczęśliwa, bo naprawdę fajnie nam wyszły te nagrywki. I teraz moje pytanie do Was, a w sumie to nasze pytanie do Was. Gdzie nagrywamy następne przymiarki? Tylko i następne outfity? Tak patrzymy, bo słuchajcie, mamy go tutaj na górze. Ale dajcie znać, bo jestem ciekawa, co chcielibyście zobaczyć. Właśnie takie outfity, może wy macie jakieś pomysły, albo na jakie jak to okazje nagrać, albo właśnie na jakie okazje, jak to zrobić. Dajcie koniecznie znać, czekamy na wasze komentarze. Magda będzie sobie podglądać te komentarze u mnie tutaj pod filmem. No i co, i życzymy wam dobrych pomysłów na następne filmy. I mamy nadzieję, że trochę was zainspirowałyśmy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! Pa!